Punkt pierwszy, czy ja mam ochotę naprawdę się rozbijać? To jest pierwszy. Nie, czyli nie pod tytułem, o akurat mam wolny weekend i nie mam co ze sobą zrobić, bo wtedy będzie trudno na tym warsztacie. Bo ten warsztat jest, jak to niektórzy mówią, warsztatem, który zmienia perspektywę patrzenia na to, co to znaczy być w kontakcie i być w komunikacji z drugim człowiekiem. A druga rzecz i zmienia też patrzenie na to, na ile ja komunikuję się sama ze sobą. Druga rzecz, która jest, drugie pytanie, które warto by było sobie zadać, to jest pytanie, wiesz, na ile ja chcę poznać mojego wewnętrznego chochlika. Na ile ja mam chęć dotknąć moje własne wewnętrzne dziecko, które chce być radosne, które chce być wesołe, które chce być zaczepne, kokieteryjne, flirtujące, tak samo ze sobą, jak i z drugim człowiekiem. Czyli na ile ja pozwolę sobie być radosnym i poznawać moją radosną naturę. Na ile ja chcę poznać mój własny styl humoru. I to jest drugie pytanie. Trzecie pytanie, które warto sobie zadać przed warsztatem z prowokatywności, to tak sobie myślę, że jest pytaniem o to, na ile potrafię i na ile chcę odważyć się na krok za próg własnego domu, jakby powiedział Tolkien. Czyli na ile chcę i pozwolę i mogę sobie pozwolić na przekroczenie tych granic bądź takich, wiesz, uwarunkowań pod tytułem, że odtąd dotąd to jest biało i ja w to wierzę i tak chcę, żeby pozostało, a na ile pozwolę sobie zajrzeć, czy 5 centymetrów za tą linią to nadal jest biało, czy już jednak jest inny kolor. Czyli na ile pozwolę sobie przekroczyć tą magiczną strefę komfortu i na ile chcę zobaczyć, co jest za nią. Następne pytanie, które warto sobie zadać, to jest pytanie, wiesz co, to jest takie pytanie, do którego ja się zawsze uśmiecham, bo to jest pytanie, na ile ja chcę spotkać człowieka w człowieku. Bo jeżeli nie chcę się przekonać, że jednak w człowieku obcym jest człowiek, to może poczekaj do wiosny i wtedy przyjedź na prowokatywność. Ale jak jesteś otwarty na to, żeby spotkać i w samym sobie człowieka, i w drugim człowieku zobaczyć człowieka i zobaczyć, że nawet jako profesjonalista mogę być człowiekiem, to jeżeli na te pytania masz tak, to zapraszam. I ostatnie pytanie, tak sobie myślę, że warte zadania to jest, czy już wysłałem maila, czy jeszcze nie. No, maila pod tytułem przyjeżdżam. A czasami też po prostu zamiast zadawać te milion pytań, warto jest zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, słyszałem, że na tej prowokatywności to nawet fajnie jest też.